Cześć, w tym odcinku przetestuję aplikację do nauki języków Bilingual. Jest ona bardzo podobna do tej aplikacji, którą testowałem w poprzednim odcinku, czyli do Ewy. Łączy je to, że możemy w tych aplikacjach czytać książki, czytać różne artykuły i słuchać audiobooków. Ja dla moich testów wykupiłem wersję premium, którą można za darmo testować przez tydzień. Płatna wersja kosztuje $50 na rok. Już na początku widać, że języków do nauki jest dość dużo. Mamy też podobną liczbę języków, w których możemy korzystać z tej aplikacji. Niestety od razu zauważyłem, że polska wersja jest tłumaczeniem maszynowym, nie jest to wersja stworzona przez człowieka i to dotyczy zarówno interfejsu aplikacji, jak i polskiej wersji tekstów, które później będziemy czytać. Na początku pojawia się na przykład takie pytanie, który język powinniśmy poprawić. To brzmi tak trochę dziwnie, bo to tak jakbyśmy sugerowali twórcom aplikacji, że oni popełnili jakieś błędy. Chociaż tak rzeczywiście jest, ale o tym powiem za chwilę. Od razu widać, jak ta aplikacja działa. Ja wybrałem dla przykładu język francuski i widzimy tutaj tekst po francusku, który jest odczytywany. Natomiast poniżej mamy ten sam tekst po polsku. I na początku wybrałem te rodzaje tekstów, które mnie interesują, natomiast później to nie miało wielkiego znaczenia, bo i tak można przeglądać wszystkie kategorie. I widzimy tutaj na przykład wiadomości ze świata, odkrywanie kultury danego kraju, jakieś opowiadania, fragmenty powieści, teksty popularno-naukowe i wiele innych kategorii. Więc dla przykładu pokażę Ci, jak wyglądają teksty na temat kultury kraju, czyli w tym przypadku Francji. Na początku dostępny jest tylko jeden tekst, mimo że korzystam z wersji premium, to wszystkie kolejne teksty są zablokowane, więc nie mam tutaj żadnego wyboru. Muszę przeczytać tekst o wieży Eiffla. I zanim jeszcze wejdę do tego tekstu, mogę zobaczyć najważniejsze słowa, które w tym tekście są zawarte. I niestety widzę od razu, że tłumaczenia tych słów na język polski są złe, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę. Tekst, tak jak już widziałeś przed chwilą, jest odczytywany i tutaj muszę przyznać, że jakość dźwięku jest bardzo dobra i nie mam w ogóle wrażenia, że ten tekst jest odczytywany przez jakiś syntezator mowy, przez komputer. Brzmi to bardzo naturalnie. La Tour Eiffel est l'un des plus fameux monuments de Paris. Elle a été construite de 1887 à 1889. Ale obawiam się, że to jest jedyny większy plus tej aplikacji. Oprócz tych słów, które są już wybrane, można też dodawać swoje słówka do osobnej listy, natomiast te tłumaczenia, które się pojawiają, są bardzo dziwne. Ja na przykład wybrałem słowo tour, które oznacza w tym kontekście wieżę, wieżę Eiffla. Jest to jedno ze znaczeń tego słowa, ale w tym kontekście jest to wieża. I kiedy zaznaczyłem to słowo, pojawiło mi się 9 różnych znaczeń, bardzo dziwnych, na przykład obrabiarka. Nie wiem, skąd to się tam wzięło, natomiast tego poprawnego tam nie było. Chodzi mi o wieżę. Możemy tutaj zmieniać rozmiar czcionki czy prędkość czytania. Możemy wyświetlać wersję oryginalną z wersją polską jednocześnie albo tylko wersję oryginalną. I tak jak już wspomniałem przed chwilą, mamy tutaj listę słówek, które są już wybrane. I już kiedy popatrzyłem na pierwsze słowo na tej liście, zobaczyłem bardzo duży błąd. Chodzi o słowo capital, które zostało przetłumaczone jako kapitał. No, jest to bardzo duży błąd. Kapitał po francusku to rzeczywiście capital, ale bez e na końcu. Natomiast capital, wymawiane tak samo, ale z e na końcu, to stolica.
No bo ten tekst dotyczył oczywiście wieży Eiffla w Paryżu, który jest stolicą Francji. Te słowa wymawia się tak samo, ale pisownia jest jednak inna, więc nie bardzo wiem, skąd ten błąd tutaj się wziął. I nawet wpisałem samo capital z E do Google Translate i tłumaczenie, jakie dostałem, to stolica. Mamy tutaj też transkrypcję fonetyczną tych słów, która jest bardzo dziwna, bo ja uczę się języka francuskiego po polsku, a dostaję transkrypcję słów angielskich. Nie mam pojęcia, dlaczego. Na przykład jest tam słowo wysokość i nie dostaję transkrypcji słowa hauteur, tylko dostaję transkrypcję słowa height. Jest też bardzo dużo błędów związanych z częściami mowy, bo do każdego słówka mamy taką informację, jaka to jest część mowy, czy to jest czasownik, rzeczownik, przymiotnik i tak dalej. I tutaj też jest mnóstwo błędów, na przykład słowo inżynierowie, zdaniem aplikacji, może być rzeczownikiem, no i takim jest, ale może być też czasownikiem. I tych błędów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego modułu kulturowego mamy też na przykład powieści, ale jest ich niewiele, są to z reguły tylko fragmenty. Jest na przykład Zbrodnia i Kara, Piotruś Pan, Trzej Muszkieterowie. Ale tutaj nauka wygląda dokładnie tak samo. Mamy dwie wersje językowe i też mamy wybrane już słowa. Par une soirée exceptionnellement chaude du début de juillet, un jeune homme sortit de la mansarde. Aplikacja posiada też fiszki ze słówkami, które zostały wybrane z tych tekstów, które już przeczytaliśmy. Natomiast moim zdaniem jest to zaprzeczenie idei fiszek, bo fiszka polega na tym, że nie widzisz odpowiedzi. Odpowiedź jest po drugiej stronie fiszki i ty musisz ją sobie przypomnieć. Natomiast tutaj na pierwszej stronie fiszki widać słowo w języku francuskim, a pod spodem widać definicję po polsku. No, ta definicja jest często bardzo wątpliwej jakości i jest w wielu przypadkach bardzo dziwna, ale jest. I to powoduje, że nie musimy przypominać sobie, co to słowo oznacza, tylko możemy to wywnioskować na podstawie tej definicji, więc jest to kompletnie bez sensu. Nie po to tworzy się fiszki. Możemy takie słowo odtworzyć, możemy też teoretycznie przynajmniej przećwiczyć wymowę, ale ta funkcja nie działa zbyt dobrze. Ten przycisk jakoś tak dziwnie działa i czasami udawało mi się go nacisnąć, czasami nie. A kiedy już mi się udawało, to zawsze dostawałem informację, że moja wymowa jest poprawna w 80%. Niezależnie od tego, czy wymawiałem dane słowo idealnie, czy mówiłem coś kompletnie innego, zawsze było to 80%. Więc podsumowując, aplikację Billingwap, jest to niestety duże rozczarowanie. W tej aplikacji jest bardzo dużo błędów. Aplikacja Ewa, którą testowałem w poprzednim odcinku, wypadła na pewno dużo lepiej, ma więcej ciekawych treści, oferuje bardziej różnorodne formy nauki i mimo też pewnych błędów jest jednak trochę bardziej dopracowana. Myślę, że wersja premium aplikacji Bilingual, która kosztuje $50 na rok, jest na pewno nie warta tych pieniędzy. Aplikacja jest bardzo niedopracowana, zawiera niepoprawne tłumaczenia, niepoprawne definicje, które nie wiem skąd są wzięte, bo one czasami są naprawdę totalnie abstrakcyjne. I jeżeli będziesz korzystać z tej aplikacji, istnieje bardzo duże ryzyko, że nauczysz się czegoś, co jest po prostu niepoprawne. Być może angielska wersja tej aplikacji wypada trochę lepiej, nie wiem, natomiast ja testowałem wersję polską, bo jest to kanał dla Polaków, dlatego testuję wersję polskojęzyczną i zdaję sobie sprawę z tego, że nauka języka obcego przez inny język obcy byłaby dla wielu osób wyzwaniem. Niestety moja opinia na temat tej aplikacji jest jednoznacznie negatywna. Jeżeli korzystałeś z tej aplikacji albo jakichś podobnych, to daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, jeśli uczysz się dowolnego języka obcego.
i do zapisania się na mój darmowy kurs online dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.